Witam serdecznie w Kryminalnie na Taśmach i w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na historię dwóch młodych pielęgniarek z Michigan, Catherine Wood i Gwendolyn Graham. Szukając materiału do tej sprawy, nie trafiałam głównie na zagraniczne źródła i filmy, ale widziałam, że Ania z kanału Posłuchaj o Zbrodni również taki nagrała. Lecz aby się nie sugerować, tego nie oglądałam. Ale oczywiście to na drobie, kiedy tylko mój film pojawi się na YouTube. Ale nie przedłużając, przenosimy się w czasie do roku 1986 do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do stanu Michigan. Rzecz dzieje się w ośrodku Alpine Manor, który znajdował się na obrzeżach miasta Grand Rapids. W niektórych źródłach jest podane, że było to miasto Walker. Myślę, że jest to związane z tym, że te oba miasta są miastami sąsiadującymi ze sobą, nawet troszeczkę się zazębiają, bo kody pocztowe mają te same, z tym, że Grand Rapids jest po prostu większe. Co do samego ośrodka, w którym się to wszystko dzieje, to jego pełna nazwa to Alpine Manor Nursing Home i był to dom opieki dla osób starszych z różnymi schorzeniami, m.in. chorobą Alzheimera czy głęboką demencją nad którymi ich rodziny nie były w stanie się opiekować. Z tego co wyczytałam na Wikipedii, to Alpine Mainor już nie istnieje, a to dlatego, że po całej sprawie wiele rodzin pozwało właścicieli ośrodka za zatrudnianie niebezpiecznych i niezrównoważonych pracowników. W związku z tym plancówka zbankrutowała ze względu na wypłatę kolosalnych odszkodowań, które zostały przyznane rodzinom. Później utworzono w nim sanktuarium u Świętej Marii, a następnie przekształcono w Wally View Car Center, które działa do dzisiaj i można je sobie obejrzeć na Street View. Postaram się urzucić tutaj filmik, byście mogli przysłowiowym palcem po mapie zobaczyć, jak to wygląda. A tymczasem poznajmy bohaterki dzisiejszego podcastu, które będą w epicentrum tych wszystkich zdarzeń i bez których ten odcinek oczywiście by nie powstał. Pierwsza z nich to Catherine May Wood, o której pozwolę sobie mówić Katie, bo takie zdrobnienie pojawiało się w wyszukiwaniach na jej temat. Urodziła się 7 marca 1962 roku, więc w roku 86, kiedy dzieje się akcja właściwa, miała ona lat 24. Urodziła się w Waszyngtonie, była najstarsza z trójki rodzeństwa. Wiem tylko, że na pewno miała siostrę o imieniu Barbara. O pozostałej osobie, czy była to siostra, czy brat, to nie doszukałam się informacji. Ojciec całej trójki był wojskowym, co wiązało się z częstymi przeprowadzkami, i tak po urodzeniu się młodszej siostry Katie, wspomnianej wcześniej Barbary, cała rodzina przeprowadza się do Massachusetts. Jak to wojskowe, częściej go nie ma niż jest, a jak już jest, no to lepiej, żeby go nie było, gdyż używa przemocy psychicznej i fizycznej na swojej rodzinie, głównie wyżywa się na swojej najstarszej córce, czyli Katie, która tak twierdzi, no bo. Słowa, jej słowa w późniejszym czasie będzie dementować jej matka, która uważa, że nic takiego nie miało miejsca, że nie było żadnego bicia i znęcania się, że są to po prostu wymysły jej córki. Sama głowa rodziny, czyli wspomniany wcześniej ojciec, też będzie się wypowiadał na temat tych zarzutów, twierdząc, że są to kłamstwa i pomówienia. Tutaj też muszę wtrącić, że teraz będzie duża rozbieżność między tym, co mówi i robi Katie, a tym, co twierdzi jej rodzina, osoby z jej otoczenia, no i też tym, co udało się ustalić w toku śledztwa. Podobno Katie została zdiagnozowana pod kątem osobowości narcystycznej. I tutaj nie wiem, czy ta diagnoza została postawiona wcześniej, jak Katie była nastolatką, czy też młodą kobietą, czy gdzieś rodzice po prostu ją zabierali na takie badania, czy to została zdiagnozowana po prostu już po całej sprawie. Podobno miała też skłonności do kłamstwa i manipulacji, aby osiągnąć swoje cele. I tak przynajmniej podczas przesłuchań opowiadali współpracownicy, którzy właśnie z nią pracowali. Idąc dalej do czasów szkolnych, to Katie wspomina, że była wyśmiewana przez swoich rówieśników. Chodziło o wzrost, bo była dość wysoka, domyślam się, że pewnie przezywali ją żyrafa, ale też i wagę. Nie wiem dokładnie, czy miała tylko parę kilo za dużo, czy była to znacząca nadwaga, ale coś z tymi kilogramami było. Potem też zresztą będzie, ale o tym później. No cóż, dzieci potrafią być naprawdę okrutne. No, różnie to czasami bywa. Każdy kiedyś doświadczył czegoś podobnego. Jeśli nie w szkole, to w innej sytuacji i nie jest to miłe. Barbara, czyli właśnie młodsza siostra, twierdzi, że Katie była taką cichą, troszkę zahukaną dziewczyną, miała trudności z nawiązywaniem znajomości. Często przesiadowała w swoim pokoju, czytając książki po całych dniach, nigdzie nie wychodząc. No, ale właśnie tak mówi Barbara, bo z kolei jest druga wersja, gdzie Katie wcale nie była przez nikogo szykanowana w szkole, tylko że właśnie było odwrotnie i że to ona terroryzowała inne dzieci. Była większa, silniejsza, wymuszała uległość. No, i też troszkę przez palce patrzę na te trudności z nawiązywaniem znajomości, o czym też później się przekonacie. Wspominałam wcześniej, że ojciec znęcał się nad dzieciakami, tak przynajmniej było na podstawie słów Katie, i był taki moment przytoczony, kiedy skończyła 13 lat, stawała się dorastającą kobietą. I podobno właśnie ojciec specjalnie pewnego dnia ją przywołał, tylko po to, aby wyśmiewać jej wygląd, szczególnie te nadprogramowe kilogramy. Mówił, że wygląda okropnie, że jest gruba, że żaden porządny chłopak nigdy na nią nie spojrzy, że już nawet nie, nie wiadomo, w co ją ubrać, by wyglądała dobrze. No jest to przykre słyszeć takie słowa z ust własnego rodzica. Na pewno pozostawia to trwały ślad na psychice, ale jak zobaczycie za chwilę, a usłyszycie, że te wszystkie rzeczy, o których ona tutaj mówi, czyli Katie, to tak jakby nie mają pokrycia w rzeczywistości. Na przykład, poznaje chłopaka o imieniu David, i tutaj jest też wiele osób, które poddaje wątpliwość, wiarygodność tej historii. I to było tak, że David jeździł zjawiskowym różowym kadilakiem. Nie wiem, jak się poznali, skoro podobno Katie cały czas siedziała w domu i czytała książki, ale okej. Okay. Podobno świetnie się ze sobą dogadują, jeżdżą tym kadilakiem na randki typu kino pod chmurką. Mają miejsce jakieś tam pierwsze pocałunki, macanie po kolanie. No i ogólnie, wiecie, świat jest piękny. Tutaj Katie później wyzna, że. Ten czas spędzony z Davidem, z Davidem był to najszczęśliwszy czas w jej życiu, ale też jest jedna historia um, przytoczona, że będąc taka wskowronka właśnie postanawia pewnego dnia odwiedzić swojego ukochanego w jego domu mu po prostu zrobić niespodziankę. Tak się złożyło, że adres znała, zapukała więc do drzwi, które otworzyła w jej Troszkę starsza kobieta, zapewne matka, więc Katie się przedstawia. E, dzień dobry, nazywam się Katie. Czy David jest może w domu? Kobieta troszkę się dziwi i informuje: no, przepraszam bardzo, ale to pewnie jest jakaś pomyłka. Bo żaden David tutaj nie mieszka, no ale Katie dalej swoje tłumaczy, że jest dziewczyną Davida, który podał jej ten adres, że tutaj po prostu mieszka. W dodatku przed na podjeździe stoi jego różowy kadilak. No, kobieta jeszcze bardziej się zdziwiła, bo tutaj nie ma żadnego syna, tylko córkę która ma na imię Debbie. No i na dowód swoich słów zaprasza Katie do domu i tam pokazuje zdjęcie, które stało gdzieś tam w pobliżu. A na tym zdjęciu stoi sobie dziewczyna w kwiecistej sukience, z długimi włosami, roześmiana. No i na tej fotografii jest uwieczniony nie kto inny jak David w wersji kobiecej. No, Katie tak naprawdę nie wie, co ma zrobić, więc odpuszcza i wraca do domu. Ma mętlik w głowie, no bo tutaj się okazuje, że jej chłopak wcale nie jest tym, z kogo się podaje. Generalnie sytuacja nieciekawa, głupio wyszło, no ale nie można przecież tak tego zostawić. Po kilku dniach postanawia, że zatelefonuje do Davida alias Debbie i umawiają się na spotkanie, by wyjaśnić swoje sprawy. Umawiają się na wieczór w jakimś opuszczonym domu i Katie każe Davidowi ściągnąć ubranie, by po prostu pokazał jej to, to w końcu jesteś kobietą, czy mężczyzną. David ściąga ubranie, no i okazuje się, że jest jak najbardziej osobu płci żeńskiej, czyli Debbie. No i tutaj informacje się kończą. Podobno tej nocy... Katie miała swój pierwszy raz z Davidem i ogólnie swój pierwszy raz. Podobno spotykali się jeszcze przez jakiś czas, ale ostatecznie ich związek się rozpadł i każde poszło w swoją stronę. Czy ta historia jest prawdziwa? Tego nie wiem. Być może nie jest, a wiele faktów za tym przemawia i być może Katie ją zmyśliła tylko na potrzeby swojego procesu, czy, czy nie wiem, na po prostu już zmyśliła. Może jest w tym jakieś ziarno prawdy, ale szczerze mówiąc nie doczytałam się, by ktoś o imieniu David ujawnił się w trakcie trwania sprawy. Jeżeli jest inaczej, to oczywiście proszę mnie poprawić. No i w wieku 17 lat Katie poznaje Kenneta Uda, który był od niej kilka lat starszy. Po nazwisku możemy stwierdzić, że będzie bardzo ważną postacią w tej historii. No i tutaj też jest kolejne pytanie skoro nie wychodziła z domu, to jak poznała Kena? No i na początku chciała w ogóle się umówić z jego bratem, Terem. Tak się złożyło, że jednak umówiła się z Kenem, bo tak się napatoczył. No, Okazuje się, że świetnie się ze sobą dogadują, mieli wiele wspólnych tematów do rozmów, zaczęli właśnie się spotykać i Katie czuła, że trafiła na takiego odpowiedzialnego młodego mężczyznę, z którym może się czuć bezpiecznie. Stwierdziła więc, że nie może go w żaden sposób wypuścić z rąk, musi go jakoś do siebie zachęcić. Zaczęła więc opowiadać, jak to się w jej domu źle dzieje, że ojciec się na nią znęca, że od nikogo nie, nigdy nie uzyskała pomocy, że w szkole również tak było, zawsze miała podgórkę, a przy Kenie to się czuje taka ważna, doceniona, bo zawsze jej słucha, pomaga kiedy tego potrzebuje. No i wiecie, karta nieszczęśliwe dzieciństwo działa. No i Ken zaczyna po prostu Katie lubić. No I tutaj chłopak, w momencie, kiedy poznał Katie, to miał już pracę i prawdopodobnie własne mieszkanie. Prawdopodobnie, bo nigdzie w źródłach nie jest to podniesione, nie wiadomo też, czy mieszkał ze swoimi rodzicami i bratem. Załóżmy więc na potrzeby tego podcastu, że miał własne mieszkanie. Para na początku spotykała się na neutralnym gruncie, ale że zaczęło między nimi iskrzyć, to w końcu umówili się na randkę po prostu gdzieś tam w mieszkaniu chłopaka. I miała to być to jedna z tych randek, które z reguły kończą się śniadaniem. No i właśnie, bo z reguły. Katie rzeczywiście zainicjowała zdjęcie ubrań, ale tylko w stosunku do Kena. Po prostu kazała mu się rozebrać, bo ona tak chce. No i chłopak spełnił jej prośbę, bo był po prostu prostym chłopem. Wyskoczył ze wszystkiego, co tam miał na sobie. No a kiedy Katie zobaczyła, że śmigło i ogólnie wszystko inne jest na swoim miejscu, to stwierdziła: okej, okay, spoko, możesz się ubierać. Ona już tutaj wszystko zobaczyła, dziękuję bardzo. Także jeżeli Ken na coś liczył, to się przeliczył. No i tutaj ta historia jest nawiązaniem do tego, że Katie miała problemy z zaufaniem po całej tej sprawie z Davidem. Dlatego właśnie zanim zaczęła poważnie traktować Kena, wkroczyć właśnie w taki z nim poważny związek, no to właśnie po to kazała mu się rozebrać, żeby tam zobaczyć, czy on na pewno jest mężczyzną. Nie minęło wiele czasu i Katie zaszła w ciążę. A Ken, chcąc zachować się w porządku wobec niej, wobec jej rodziny, oczywiście uklęknął i para wzięła szybki ślub w 1979 roku. W źródłach też jest podnoszone, że Katie specjalnie zaszła w ciążę, aby wyrwać się z rodzinnego domu. Nie wiem, czy to prawda, ale jest to możliwe, no bo tutaj raczej dobrych relacji ze swoimi rodzicami nie miała, sądząc po tych wzajemnych oskarżeniach. W lutym 1980 roku na świat przychodzi ich córka, Jacqueline, w skrócie Jackie, i będzie to ich jedyne dziecko. Tutaj też małe wtrącenie odnośnie córki. Jackie wystąpiła w 2019 roku w Howard Stern Show, gdzie opowiadała o swoich doświadczeniach, o wszystkim, co przeszła podczas śledztwa, podczas całej tej sprawy. Ma nawet kanał na YouTubie, ale od długiego czasu nic tam nie wrzuca. Nie wrzuca. Jeżeli będziecie chcieli, to, to podlinkuję właśnie jej kanał. Po narodzinach córki z relacji Kena dowiadujemy się, że Katie się zmieniła. I to wcale nie na lepsze. Po ciąży nie czuła się najlepiej, znacząco przytyła. Ważyła w tamtym czasie ponad 200 kg. A już wcześniej mówiłam o tym, że miała problemy z nadwagą. Co więcej, nie wykazywała chęci opieki nad córką, szczerze mówiąc, unikała zajmowania się nią, a kiedy już musiała, to też robiła to ze złością, no bo wiadomo, takie małe dziecko trzeba nakarmić, przewinąć. Jest mnóstwo pracy, mnóstwo do zrobienia przy takim właśnie niemowlaku. Mogła mieć depresję poporodową, aczkolwiek, jak wiemy, była zdiagnozowana jako osobowość narcystyczna. Jeżeli to prawda, że miała plan uciec z rodzinnego domu właśnie poprzez zajście w ciążę, a kiedy na świecie pojawiło się dziecko, to wiecie, nagle przestała być w centrum zainteresowania, no bo i miejsce poniekąd zajęła Jackie. Będąc w ciąży to ona była na pierwszym miejscu, ponosiła pod sercem dziecko, liczyły się jej zachcianki, każdy też pytał, jak się czuje, cały świat się kręcił wokół jej osoby: A Katie, jak się czujesz, może ci coś pomóc? No i wiecie, bardzo jej to odpowiadało. No a kiedy dziecko już pojawiło się na świecie, no to Katie nie była w centrum uwagi i pojawiły się problemy. Małżeństwie Kenna i Katie też się nie układa. Myślę, że w dużej mierze była to różnica charakterów. No bo jednak wzięli ślub w bardzo młodym wieku, byli bardzo młodymi ludźmi i jednak dobrze się nie poznali. Katie czuje, że w tym związku się nie odnajduje, że nie jest to, czego się spodziewała, nie czuje się szczęśliwa. A do tego jest zależna finansowo od męża. Nigdzie nie wychodzi, musi zajmować się dzieckiem. Cały czas przesiaduje też w domu i czyta książki. Co ciekawe, książki te były o tematyce kryminalnej. Opieka nad córką przerasta Katie. Nie jest to, czego oczekiwała. Nie ma też instynktu macierzyńskiego, nie odczuwa go. Chce się wydostać z tego domu i wpada na pomysł. Postanawiał pójść na studia, konkretnie na studia zarządzania zaoczne, no ale z braku chęci, motywacji, zapału nie kończy tych studiów. Wiecie, w Stanach Zjednoczonych studia są płatne, to całkiem sporo, a jak wiemy, Katie nie pracowała, więc jedynym żywicielem rodziny był Ken, który zresztą bardzo chciał, aby te studia skończyła. Bo podobno niewiele jej tam brakowało do tego, zaledwie parę zjazdów, a szkoda byłoby zmarnować tyle lat i pieniędzy. Ale Katie stawia na swoim, mąż nie ma tutaj absolutnie nic do powiedzenia, więc jak postanowiła, tak się stało i studia z zarządzania po prostu porzuciła na zawsze. Ale to nie koniec, bo wpada na kolejny pomysł, bo skoro z zarządzaniem nie wyszło, no to ona będzie studiować coś innego. Zaczyna kierunek, z którym potem będzie już na długo związana, a mianowicie pielęgniarstwo. Z tymi studiami to też były różne perypetie. Kończyła je, zaczynała wiele razy, no i w ostatecznym rozrachunku tych studiów po prostu nie skończyła. W międzyczasie Katie wpada na kolejny wspaniały pomysł i zaczyna szukać pracy. Ken ją bardzo wspiera, on ją zawsze wspiera. No, i też wiadomo, że zawsze trochę grosza wpadnie, właściwie do centa. Składa więc swoje CV do Alpine Main Nursing Home na obrzeżach Grand Rapids. I w 1985 roku pracę tę dostaje. Bardzo się zresztą cieszy, bo w końcu będzie miała swoje pieniądze. Będzie też spędzać czas poza domem. Nie będzie musiała zajmować się dzieckiem, a i męża nie będzie musiała widywać. Pozna nowych ludzi, ogólnie będzie bogata o nowe doświadczenia. I nie tylko zawodowe, jak się później okaże. Zaczyna więc pracę jako pielęgniarka, w której ponoć świetnie się odnajduje. Nawiązuje też sporo znajomości. No i właśnie, tutaj jednak poddaje wątpliwość to, czy rzeczywiście miała problemy z nawiązywaniem tych znajomości, skoro w całej tej historii tak naprawdę widzimy, że ona cały czas kogoś poznaje i cały czas z kimś tam jakąś relację nawiązuje. W ogóle w Alpine Mainor pracowało sporo kobiet o orientacji homoseksualnej. To z nimi Katie się właśnie zaprzyjaźnia, wchodzi do ich paczki i razem zaczynają gdzieś tam wychodzić do kina, do pubów, do restauracji. Tak sobie po pracy chodzą, żeby się odstresować. No i to w trakcie tych wszystkich wypadów Katie odkrywa, że że po prostu woli kobietę, że jest lesbijką, i że od lat oszukuje siebie samą, że, że jest inaczej. Kiedy w końcu ta, ta wiadomość, ta informacja do niej dociera, to czuwa ulgę, bo już wie, co tak naprawdę chce od życia, i zaczyna tak naprawdę wskakiwać w różne przelotne znajomości z różnymi kobietami. Czuje, że wreszcie czuje się szczęśliwa i wreszcie czuje się zrozumiana, awansuje też i coraz częściej szuka wymówek, by nie wracać na noc do domu albo zostać dłużej w pracy, nawiązuje też romans z bardzo młodą pracownicą ośrodka, osiemnastoletnią Dawn. No i tutaj nie wiem, czy ten romans był ostatecznym tak zwanym gwoździem do trumny małżeństwa Kena i Katie, bo nie zapominajmy, że kiedy Katie wchodzi w te różne związki z kobietami, no to ona nadal jest żoną Kena. I nie wiem, czy ta relacja z Dawn wpływa na dalszy bieg zdarzeń, że Katie postanawia rozwieść się ze swoim mężem. I taki rozwód, oczywiście, ma miejsce w 1986 roku. Opieka nad Jackie przejmuje Ken, no a Katie po prostu wyprowadza się z domu, żeby gdzieś tam sobie wynająć mieszkanie. Jesienią 1986 roku w Alpine Manor pojawia się nowa pracownica, Gwendolyn Graham, czyli nasza druga główna bohaterka. No i tutaj o niej słów kilka. Gwendolyn Gayle Graham urodziła się 6 sierpnia 1963 roku, więc w chwili przyjazdu do Grand Rapids ma ona lat 23. Urodziła się w Santa Barbara w Kalifornii i wychowywała w Teksasie na farmie rodziców. I tutaj historia Gwen, bo tak też pozwolę sobie o niej mówić, jest bardziej mroczna, pełna takich naprawdę drastycznych momentów, w bardzo dużym kontraście do historii Catherine, gdzie mamy jakieś różowe kadilaki, wspaniałych mężów, dzieci. Jest też na pewno krótsza, bo oprócz takich kluczowych zdarzeń, które zostały przytoczone w źródłach, to tak naprawdę mamy czasową dziurę. Konkretnie od roku 1979 do roku 1986, czyli od momentu wyprowadzki z domu rodziców do momentu pojawienia się w Alpine Mainor, i nie wiemy tak naprawdę, co przez te 7 lat się z nią działo. Gwen ma rodzeństwo. Wiemy o jednym bracie. Czytałam, że też tak jak Katie była najstarsza z trójki rodzeństwa, dziewczyna ma ciężkie to dzieciństwo. Jej ojciec był typem twardziela, ale takiego złego tego słowa znaczeniu. Uważał, że trzymanie na rękach takich malutkich dzieci, niemowlaków, sprawia, że wyrastają na mięczaków. Czyli, że wyrastają na nieporadnych życiowo. Więc matka Gwen miała zakaz noszenia na rękach swojego świeżo co narodzonego dziecka. Nie dłużej niż to konieczne. Nie wiem, czy respektowała zakaz swojego męża, może miała te same poglądy co on, ciężko mi powiedzieć. Może po prostu była uległa, ale Gwen jako niemowlę na rękach noszona nie była. I tutaj czytałam na ten temat i wydał mi się on bardzo interesujący, dlatego że rzeczywiście, jeżeli dziecko na samym początku nie doświadczy takich podstawowych zachowań jak noszenie, przetulanie, usypianie, to może to rzutować na jego dalszy rozwój, a nawet go zatrzymać. Tutaj przychodzi mi na myśl coś, o czym mogliście kiedyś słyszeć a mianowicie choroba sieroca. Dziecko, które nie doświadczyło dotyku, ciepła, właśnie takiego noszenia, staje się wycofane, apatyczne, nie ma też wykształconego poczucia bezpieczeństwa i według różnych opracowań naukowych, w tym właśnie brytyjskiego lekarza, Johna Bubby, brak odpowiedniej ilości czasu, czułości oraz uwagi rodzica w stosunku do dziecka niemal zawsze skutkuje problemami rozwojowymi. Jak widzimy, Gwen od początku ma ciężko. Nie ma oparcia w rodzicach, nie wiem jak w rodzeństwie, ale pewnie też nie. Do tego mieszka na farmie, więc też od samego początku ma obowiązki związane z gospodarstwem, z którego notabene jej rodzina się utrzymuje. Tutaj oczywiście w pobaganiu nie ma nic złego, ale Gwen jest zmuszana, aby w bardzo młodym wieku Patrzeć jak ojciec zacina kurczaki czy świnie, później każe samej jej to robić, siedmiolatce. To musiało być bardzo traumatyczne przeżycie, w tak młodym wieku obcować z ubojem zwierząt i to jeszcze nie z własnej woli. No ale tutaj rodzice wyznawali, stosowali zasadę zimnego chowu. Trzeba być przygotowanym na złotego świata, ciężko pracować już od najmłodszych lat, aby potem poradzić sobie w każdej sytuacji. Ja to rozumiem, ale chyba nie kosztem traumy u swoich dzieci. Ale to nie wszystko, bo teraz wkraczamy w naprawdę mroczne wydarzenia z dzieciństwa. I Gwen miała pieska, taką fajną, wesołą suczkę, którą nazwała Misty. I ten zwierzak był chyba jedynym stworzeniem, które naprawdę okazywało jakiekolwiek uczucia i jedyną pociechą dla, dla dziewczynki na tej farmie. Jest to... Takie przerażające, że tylko pies, zwierzę wykazywały jakieś ludzkie odruchy, i że to dziecko było tak bardzo pozostawione samo sobie. I pewnego razu miała miejsce taka sytuacja, że jakiś człowiek, nie wiadomo kto, jechał sobie drogą na koniu, na farmie, czy tam w pobliżu farmy Grajemów. No i wtedy prawie cała rodzina w tym Gwen była wtedy na zewnątrz, razem z Misty oczywiście. Misty to piesek, a jak to pieski mają w zwyczaju, zaczął sobie szczekać. No i Misty tak sobie szczekała na tego konika, co doprowadziło do furii wręcz ojca Gwen, który w całej tej wściekłości nakazał swojemu synowi, by ten wziął strzelbę i uciszył psa. I brat Gwen tego psa uciszył. Po prostu zastrzelił Misty na oczach Gwen. Powiedzieć, jak bardzo traumatyczne jest to przeżycie dla dziecka. Widzicie, jak jedyne stworzenie, które okazało mu miłość, umiera. To nic nie powiedzieć. Rozpacz niesamowita. No ja mogę sobie tylko wyobrażać. Oczywiście reszta rodziny przychodzi do porządku dziennego, pies zostaje zakopany, no czego beczysz? Głę tęskni, płacze za swoim psem, do tego ojciec stroi sobie żarty podchodząc w nocy pod jej okno, drapie w to okno, właśnie jak to kiedyś robiła Misty. No, ciężko jest mi to ogarnąć. Czemu miały te żarty znaczyć, nie mam pojęcia. Generalnie ta tęsknota, rozpacz, a tu jeszcze jakieś takie dziwne akcje, no nie wiem. Po jakimś czasie Gwen postanawia udać się na miejsce, gdzie została pochowana Misty i rozkopać grób. Tak, tak to ma miejsce. Wykopuje truchłopsa, zabiera kilka jego zębów do pudełka w kształcie serca. Niektóre źródła mówią o czaszce. Ale nie jestem w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście zabrała całą czaszkę, czy tylko kilka zębów, może kawałek żuchwy. Dla mnie wersja z samymi zębami i żuchwą jest bardziej prawdopodobna. Nie wiem też, ile czasu był zakopany ten pies, ale generalnie to jest właśnie takie bardzo, bardzo makabryczne, o czym ja teraz tutaj mówię. Może dzięki wykopaniu tych szczątków Gwen poczuła się lepiej, nie wiem. Może poczuła, że jej ukochany pies w jakiejś tam części nadal przy niej jest, ale jest to bardzo szokujące y, wspomnienie na pewno. Kiedy zaczęła dorastać, y, jej sytuacja wcale nie uległa poprawie. Ojciec dalej trzymał wszystko twardą ręką i dalej się nad nią znęcał. Co więcej, Gwen później powie, że również wykorzystywał ją seksualnie. Dowodów na to nie było. Sam ojciec będzie odpierał te zarzuty, twierdząc, że córka kłamie, że te zarzuty są bezpodstawne. Prawda czy nie, tego już tak naprawdę nigdy się nie dowiemy. Będąc też nastolatką, głędza zaczęła mieć problemy psychiczne. Pojawiły się myśli samobójcze, doszło do tego też samookaleczanie, przypalanie papierosami, szczególnie na ramionach, żeletki. Później też zostanie zdiagnozowane u niej Borderline i inne skłonności psychopatyczne. Podejrzewam, że tutaj raczej to będzie diagnoza już po całych tych wydarzeniach. W wieku 16 lat, czyli w 1979 roku, wyprowadza się, czy, czy może ucieka z domu. Podobno do swojej nowo poznanej dziewczyny, bo Gwen od samego początku wiedziała, że jest lesbijką, że będzie spotykać się z dziewczynami. I aż do roku 1986, czyli do momentu pojawienia się w Alpine Minor, tak naprawdę nie wiemy, co się z nią działo. Zatem wracamy do akcji właściwej. Mamy rok 1986, początek jesieni. Katie Wood pracuje jako przełożona pielęgniarek w Alpine Manor. Świeżo upyczona rozwódka spotykająca się z nową dziewczyną. I na początku kobiety nie utrzymywały ze sobą szczególnych kontaktów. Poznały się oczywiście, bo Katie była bezpośrednią przełożoną Gwen, ale też nie wykazywały większego zainteresowania swoimi osobami oczywiście do czasu. I pewnego razu Katie będąc w pracy rozmawiała z Dom. Nie wiem czy to było na korytarzu czy w jakimś pokoju socjalnym. Nie jest to podnoszone. No i wszystkie pielęgniarki w tym ośrodku nosiły takie specjalne uniformy z krótkimi rękawami, żeby było widać przedramiona. I w momencie kiedy Gwen weszła do tego pokoju to miała na sobie właśnie już ten pracowniczy uniform. No, i w oczy Katie rzuciły się blizny na rękach Gwen, i te blizny wydały się jej tak bardzo pociągające, że nie mogły oderwać wzroku, i od tamtej pory można powiedzieć, Zaczęła się Gwen bardziej przyglądać, obserwować, nawet zaczęła specjalnie ustawiać zmiany, by były razem i żeby się nawiązał między nimi jako taki kontakt. No i kontakt się nawiązał. Co więcej, poczuły ten vibe między sobą, i we wrześniu szybko tylko z koleżanek z pracy stały się kochankami. Powoli też narodziło się między nimi uczucie, więc to nie był tylko niezobowiązujący romans, taki jak Katie miała z dun, tylko coś poważniejszego. Fascynacja trwała dalej, zaczęło się pisanie miłosnych wierszy, listów, ale też i eksperymenty seksualne miały miejsce, o których zaraz powiem. Ale na początek um, chciałabym Wam opowiedzieć, co współpracownicy Katie i Gwen sądzili o ich związku. No bo one się jakoś specjalnie z tym nie kryły, że są razem. Z relacji świadków wynika, że była to pokręcona relacja. Dziewczyny robiły różne pranki, figle. Który, w ośrodku, które stwarzały po prostu niesamowity chaos w całej placówce. Pierwszym z nich było to, że miały taką zabawę, że wchodziły niepostrzeżenie po łóżka pacjentów, tak aby nikt ich tam nie zauważył. I jak przychodziły inne pielęgniarki, koleżanki po fachu, by zająć się pacjentem, to chyc, łapały je za kostki. Po prostu tak, łapały za kosteczki. Wydaje się niby śmieszne, ale w rzeczywistości było to po prostu niepoważne i niebezpieczne oczywiście, bo jakby złapały taką pielęgniarkę za nogi, która niesie jakieś ostre rzeczy albo gorącą gorąco zupę czy obiad dla pacjenta, by go nakarmić. I tu kto się łapie za kostki, no to mogłaby oblać tą zupą leżącego pacjenta, powodować poważne oparzenie, a jeszcze jakby zaczęła na przykład krzyczeć, to taki pacjent mógłby dostać ataku, palpitacji, jakiś atak mieć. Serca na przykład. No nie zapominajmy, że tam znajdowały się starsze osoby, tak mniej więcej w granicach od 60 do 90 lat więc rzeczywiście mogły być poważnie przestraszone na tyle, by dostać po prostu ataku serca. Ale to nie wszystko. Katie i Gwen miały jeszcze inną zabawę polegającą na wywożeniu nieświadomych pacjentów z ich sal. I przeważaniu w inne miejsce bez uprzedzenia pozostałej załogi. W efekcie prowadziło to do jeszcze większego chaosu i deorganizacji pracy, bo pielęgniarki nie mogły znaleźć swoich pacjentów i podać im na przykład niezbędnych leków. A co jeśli taki człowiek z licznymi schorzeniami miałby atak i nikt nie mógłby go znaleźć? Mógłby nie dostać takiej pomocy na czas właśnie dzięki wybrykom tych dwóch śmieszkowych pielęgniarek, nie? Szczególnie takie żarty robiła Katie. Uwielbiała wprost za zamęt i kierować całą uwagę na swoją osobę. Raz powiedziała jednej z pielęgniarek, że powinna bardziej pilnować swojego męża, bo być może widuje się z kimś innym, a z kolei mężowi tej pielęgniarki, który był tam przy okazji. W środku, nie wiem, może żeby ją odebrać, powiedziała, żeby pilnował żony, bo ewidentnie ma z kimś romans. Niby nic, ale ziarno niepewności zostało zasiane. Wiadomo, jakieś tam kłótnie, zgrzyty pewnie, pewnie były. Związek Katie i Gwen był ciekawy, był też bardzo intensywny i burzliwy. Często się kłóciły, wdawały w groźne bójki między sobą i jeszcze intensywniej się godziły. Polegało to na tym, że po takiej bójce często szukały sobie wolnej sali, żeby tam sobie siedzieć. No wiadomo, nie siedzieć, ale wiecie o co chodzi. Pewnego razu podczas jednej z takich akcji Gwen zaciągnęła Katie do pokoju za włosy. Trudno było uwierzyć, że takie rzeczy działy się w domu opieki dla naprawdę schorowanych ludzi, tu jakiej bójki tam łapią za kostki, no naprawdę. Ich pożycie również było obfite w różne odmiany BDSM, szczególnie upodobały sobie pewien rodzaj aktywności, która nosi nazwę asfiksiofilii. Polega to na odczuwaniu zaspokojenia seksualnego na skutek pozbawienia siebie lub innej osoby dopływu powietrza. W Stanach Zjednoczonych jest to oficjalnie sklasyfikowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatryczne jako hipoksyfilia i uznane za zaburzenie umysłowe. Ze względu na zbyt długi czas pozbawienia um, osoby tlenu, może to po prostu skończyć się śmiercią. Także takie tutaj praktyki się odbywały. Wkrótce też rozmowy Katie i Gwen zaczęły zbaczać na naprawdę dziwne i niebezpieczne tory, coraz częściej rozmawiały o tym, jakby to było pozbawić kogoś życia, jakie uczucia by to w nich wyzwalało, że odczuwałyby większe podniecenie i zaspokojenie po takim działaniu. W źródłach jako Pomysłodawczynią tzw. Murder Game jest podawana Gwen, ale jest wskazywana głównie na podstawie późniejszych zeznań Katie, ale od początku. M-game lub Murder Game polegała na tym, że dziewczyny pozbawią życia osoby, których pierwsze imiona będą akronimem do słowa Murder, czyli morderstwo. Pierwszym pomysłem przed M-Game było to, że będą wybierać ofiary alfabetycznie zgodnie z ich inicjałami, ale stwierdziły, że to będzie zbyt oczywiste, bo przecież mogą ich złapać, więc padły na pomysł M-Game. Ja wiem, że, tutaj, że to, co tutaj opowiadam, wydaje się nierealne, ale to wszystko prawda. W styczniu 1987 roku zaczęły wprowadzać swoje plany w życie. Miał wybrane osoby zgodnie z założeniami swojej gry i miały je zapisane w zeszycie, który trzymały w miejscu swojej pracy, w jakiejś tam szafce. Ich plan działania polegał na tym, że Katie stała na warcie, pilnując, by nikt nie widział, co robią, podczas gdy Gwen miałaby odciąć dopływ w powietrza ofierze za pomocą myjki. Mówiąc myjka, mam na myśli taki mały, miękki ręcznik, w źródłach jest to opisane jako łóżkrow. Traf chciał albo ich przeświadczenie o swojej sile, że wybrane osoby, pomimo swojego podeszłego wieku, nie są aż tak niemrawe, jak im się wydawało. Kilka starszych pacjentek walczyło tak zaciekle o życie. Że Gwen musiała się wycofać, bo nie dałaby sobie z nimi rady. No, brzmi to jak z horroru, ale rzeczywiście ci starsi ludzie taki dramat przeżywali, kiedy zamiast pomocy pielęgniarki e, przychodziły je dusić po prostu myjką. No ale powiecie, okej. Okay. Ale czy te zaatakowane osoby nie próbowały jakoś powiedzieć pozostałej części personelu o tym, co się dzieje? No ponoć nie, bo Katie i Gwen były ulubione przez swoich pacjentów, ale dokopałam się do wywiadu członka rodziny jednej z ofiar, że mieli podejrzenia, że personel ośrodka nie zajmuje się dobrze swoimi podobiecznymi. Pewnego dnia podczas wizyty u matki pani Hunderman zauważyła, że. No i twarzy jest brud i kiedy zmoczyła myjkę, żeby ją umyć umyć, zmyć ten brud to jej mama, czyli ta staruszka wydała się bardzo poruszona, jakby przestraszona zaczęła ruszać rękami w niekontrolowany sposób i oczy się rozszerzyły były właśnie duże jak spotki, tak jest to opisane widać było, że kobieta czegoś bardzo się boi i że coś złego jej się w tym ośrodku przydarzyło. Więc, kiedy pani Hunderman zapytała personel domu opieki dlaczego jej matka jest tak zdenerwowana, nie otrzymała żadnych istotnych odpowiedzi. Jedynie to, że ludzie z chorobą Alzheimera czasami wymyślają sobie różne niestworzone rzeczy, żeby w to po prostu nie wierzyć. Jestem ciekawa, z kim rozmawiała pani Hunderman może z przełożoną pielęgniarek. Być tak, to całkiem możliwe, że mogła to być Katrin Woods, ale to tylko moje spekulacje, bo to nigdzie nie zostało podniesione. Matka pani Handerman zmarła niecałe dwa lata po tym, jak została przywieziona do Alpine Manor przez zatroskaną rodzinę, ale dopiero jesienią 1988 roku jej najbliżsi dowiedzieli się, co było przyczyną jej śmierci. Nazywała się Marjorie Chambers i była pierwszą ofiarą pielęgniarek. Mogę sobie tylko wyobrażać, co czuła ta kobieta za pierwszym razem, kiedy została zaatakowana. Według źródeł to Graham pełniła aktywną rolę w spełnianiu morderczych pragnień swoich i swojej kochanki niż że to ona dusiła ofiarę. Za pierwszym razem się nie udało, Marjorie była silna, oparła się, no ale siostry przyszły znowu i skończyły to, co zaczęły. Ich sposób duszenia wyglądał tak, że zakrywały usta właśnie tym małym ręcznikiem, Michael, przytrzymywały go pod brodą i ściskały nos, odcinając tym samym dopływ powietrza, nie pozostawiając przy tym widocznych śladów. Wyglądało to po prostu jak zatrzymanie krążenia i śmierć z przyczyn naturalnych. Tak uczyniły w przypadku pani Chambers i kiedy za pierwszym razem Gwen myślała, że już tanie żyje, zabrała ręcznik i wyszła. Ale po godzinie od incydentu dowiedziała się, że, że March nadal żyje. Może dowiedziała się tego od kogoś z personelu, być może innej pielęgniarki, na przykład, która podała leki pani Chambers i informowała innych, że już nie trzeba tego robić, bo ona to zrobiła? Odczekały więc z Katie kilka dni, no i kiedy ich nie doszła ofiara była zmęczona po całym dniu odwiedzin ze swojej rodziny, przyszły znowu i tym razem dokończyły dzieła. Po zbrodni Graham i Wood odczuwały tak silne podniecenie, że musiały szukać wolnej sali w ośrodku, by móc rozładować napięcie seksualne. Podobno Gwen zbierała też pamiątki po swoich ofiarach, biżuterię, proces zębów czy bawełniane chusteczki, takie haftowane. Ale podczas aresztowania nie znaleziono tych przedmiotów, także nie wiem czy... Tak dobrze je ukryła, czy, czy po prostu tak tylko mówiła, że zbierała je? Uważa się, że Katie i Gwen zamordowały około pięć osób w Alpine Manor, licząc od stycznia 1987 roku do marca lub kwietnia tego samego roku. Miały ten sam sposób działania jak w przypadku Marjorie Chambers. Czuję się w obowiązku teraz wymienić nazwiska wszystkich znanych i udowodnionych ofiar Graham i Wood. Marjorie Chambers, 18 stycznia, 60 lat. Myrtle Luce, 10 lutego, 95 lat. May Mason, 16 lutego, 79 lat. Belle Burkhardt, 26 lutego, 74 lata. Edith Cook, 7 kwietnia, 97 lat. Pewnie wyłapaliście, że między zabójstwem Bell Burkhardt i Edith Cook jest całkiem spora przerwa. Dlatego myślę właśnie, że to nie jest pełna lista osób, które padły ofiarą pielęgniarek. Mogło być ich znacznie więcej, a one same mogły przyznać się tylko do przedstawionych im prześledczych akt z tymi pięcioma nazwiskami, by po prostu jeszcze bardziej się nie obciążać. Ale opowiem wam o tym później, kiedy dojdziemy do śledztwa. Kobiety, w miarę jak kontynuowały swoją Murder Game, stawały się coraz bardziej śmiałe, nawet specjalnie zgłaszały się do umycia zwłok swoich ofiar, kiedy odkrywano, że te osoby zmarły. No jak wspomniałam wcześniej, nikt z personelu, pozostałego personelu, nie podejrzewał, że do ich śmierci mogło się, mogły się przyczynić osoby trzecie, w końcu nie było widocznych śladów. No były też to starsze osoby. Po prostu stwierdzano zgon z przyczyn naturalnych. No i Karol Zala kręci się dalej. Nikt specjalnie się nie zastanawiał. Co więcej, Katie i Gwen zaczęły również żartować o zabójstwach wśród swoich współpracowników w ośrodku. Oczywiście nikt im nie wierzył. Tak to trwało dalej. Ale jak to zwykle bywa, pojawiają się często kłopoty w raju. No i tutaj pojawiły się całkiem szybko. Katie i Gwen zaczęły coraz częściej oskarżać się wzajemnie o niewierność. Gwen też zarzucała Katie, że nie bierze aktywnego udziału w ich śmiercionośnej grze i wymagała dowodu miłości w postaci odebrania kolejnej ofierze życia. Katie nie zgodziła się ponoć, stwierdziła, że nie jest jeszcze na to gotowa, pomimo nacisków Gwen. W końcu też przyniosła się um, na inną zmianę, by nie widywać się ze swoją kochanką, by ta ciągle jej nie naciskała. Ostatecznie, też Gwen, widząc, że jej namowy nie mają sensu, zaczęła spotykać się z innymi kobietami. Co złamało serce Katie, która nie mogła pogodzić się, że tak szybko została porzucona. No bo jak to miało być love forever? Wierzyła, że te wszystkie morderstwa, których się razem dopuściły, zwiążą ich razem już na zawsze. No, to się okazuje, że jednak nie. Zderzenia z rzeczywistością bywają ciężkie. W źródłach jest też podniesione, że jak pisały do siebie wiersze i listy, to często używały zwrotu będę cię kochać na zawsze i jeszcze pięć dni dłużej lub będziesz moja już na zawsze i pięć dni dłużej. Do tego tak w wolnym tłumaczeniu i źródłach zobaczycie, jak to brzmi w oryginale. I to pięć dni dłużej brzmi um, niezrozumiale tak bez kontekstu ale oznacza liczbę ofiar. W miarę jak dziewczyny dopuszczały się w swoich zbrodni pisały kocham cię na zawsze i jeszcze trzy dni dłużej, na przykład po trzeciej ofierze. Także takie tam po prostu wieczorki poetyckie o zabijaniu. No, i tutaj staje się rzecz niesamowita: nagły zwrot akcji, bo Gwen zwalnia się z pracy. Opuszcza Michigan i wraca do rodzinnego Teksasu, by zamieszkać ze swoją nową dziewczyną o imieniu Heather Barrader, która też kiedyś pracowała w Alpine Manor. I tutaj, według zeznań Gwen, nie wyjechała dlatego, że żądała dowodu miłości, tylko dlatego, że miała dosyć ciągle kontrolującej jej Katie. Według Gwen to nie było tak, że tylko ona była tą dominującą stroną, tylko właśnie Katie, że to ona chciała mieć wszystko pod kontrolą. Zaczynają się już wzajemne oskarżenia. One zresztą i tak potem będą zeznawać przeciwko sobie w zamian za jakieś tam złagodzenie wyroku. Ale w słowach Gwen też myślę, że może coś być, bo pamiętacie jak wspominałam, że, Katie, że u Katie zdiagnozowano osobowość narcystyczną? To właśnie przy takiej chorobie bycie ciągle uległą stroną, tak jak to opisuje Katie, jest po prostu niemożliwe z klinicznego punktu widzenia. Sam charakter takiej osobowości narcystycznej nie pozwala na bycie ciągle uległym. Pamiętacie, że Katie najlepiej czuje się, jak się świat kręci wokół niej. To właśnie o tym mówię. Zatem Guan się przeprowadza konkretnie do miejscowości Tyler w północno-wschodniej części stanu Teksas, czyli jakieś ponad 1000 mil dalej. Dostaje też pracę, konkretnie w Mother Francis Hospital, gdzie ma zajmować się niemowlętami. Kiedy atmosfera po rozstaniu ostyga, dziewczyny utrzymują kontakt przez telefon. Wiecie, ku opada, podajmy sobie ręce na zgodę i tym podobne. I podczas jednej z takich rozmów telefonicznych z późniejszej relacji Katie wynika, że Gwen powiedziała, że już nie może się doczekać kiedy wyrzuci jedno z niemowląt przez okno. Nie wiem, czy to prawda, ale strasznie się przeraziła tym wyznaniem, no bo okej, okay, że uważały się za takie anioły miłosierdzia, wyświadczały przysługi, przerywając cierpienia starszych, schorowanych osób, ale dzieci to już inna sprawa. Co robi Katie? A zgłasza się do jedynej zaufanej osoby, czyli uwaga, nie zgadniecie, do swojego byłego męża, Kena Wooda. Umówili się w barze, zamówili drinki i po kilku głębszych Katie opowiedziała wszystko y, mężczyźnie. Oczywiście umniejszając swoją rolę w morderstwach i kreując Gwen jako prowodyra i mózg całej akcji. Keniek tego wszystkiego wysłuchał, to y, pewnie miał oczy jak talerze. No bo takie rewelacje, że jego żona to lesbika, w dodatku pomagała stojąc na czatach, dusić innych ludzi z inną kobietą, z którą była w związku i ta teraz wyjechała opiekować się maltkimi dziećmi w jakimś innym szpitalu i też chce skrzywdzić jedno z nich, no po prostu niesamowite. Ale co zrobił Ken po wysłuchaniu Katie? A nic nie zrobił, bo obiecał Katie, że nikomu nie powie. Gdzieś czytałam, ale nie wiem czy to prawda, że nawet zabrał swoją byłą żonę na wycieczkę do Las Vegas, bo była tak zestresowana, że stwierdził, że zrobi jej taki prezent. A co? Dopiero po 14 miesiącach, tak, 14, poszedł na posterunek policji, by zgłosić morderstwo. Policja oczywiście na początku podeszła do tego sceptycznie, sceptycznie do całej tej historii raz, że brzmiała tak bardzo nieprawdopodobnie, a dwa, że w ośrodku zmarło jeszcze 40 pacjentów i to w pierwszym kwartale 1987 roku. I wszystkie te śmierci były uznane jako z przyczyn naturalnych. Ale na szczęście policja w Kent County przyjrzała się wszystkim tym sprawom i wytypowała 8 takich przypadków, gdzie do śmierci tych osób mogły się przyczynić osoby trzecie. No ale pojawił się kolejny problem i to nie mały. Bo okazało się, że większość ciał tych ludzi została skremowana, więc nie można przeprowadzić ekshumacji. A co za tym idzie, dokładniejszych badań. A te, które mogły być ekshumowane i zostały, nie nosiły znamion zbrodni. Może to była kwestia rozkładu. Nie zapominajmy, że był to rok 87, więc jakieś zaawansowane technologie to tylko na filmach science fiction. No ale badaniom zostały poddane szczętki pani Chambers i Edith Cook. No ale patolog sądowy nie był w stanie ocenić, czy kobiety zmarły z powodu choroby czy uduszenia. I jednak dzięki zeznaniom Katie mógł zmienić przyczynę śmierci po prostu na zabójstwo. W ogóle to obie pielęgniarki podeszły do testu i Katie tego testu nie przeszła. Śledczy, w tym detektywi, którzy zajmowali się tą sprawą, Tom Freeman i Roger Kaliniak, twierdzą, że to dlatego, bo umniejszała swój udział w zbrodniach, dystansując się i obarczając całą winę Gwen. Tymczasem Gwen również podeszła do testu wariografem, ale w Teksasie. Detektywi specjalnie ją tam odwiedzili i taki test się odbył. Wynik wyszedł jako nierozstrzygnięty, więc nie wiadomo, czy kłamała podczas przesłuchania, czy nie, zatem nie została aresztowana. W grudniu 1988 roku dopiero udało się sporządzić akt oskarżenia, na podstawie którego wydano nakaz aresztowania dla Gwen i Katie. Obie kobiety przyznały się. Gwen do wszystkich zarzutów, czyli do pięciu morderstw pierwszego stopnia i jednego zarzutu planowania morderstwa pierwszego stopnia. Katie otrzymała zarzut morderstwa drugiego stopnia i zarzut planowania morderstwa drugiego stopnia. Obie zostały skazane Gwendolyn Greym na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe czyli nigdy nie wyjdzie z tego więzienia, chyba że nogami do przodu. Swoją odsiadkę odbywa w zakładzie karnym dla kobiet w Huron Wally, niedaleko Ann Arbor, na drugim końcu stanu Michigan. Katrin Wood została skazana na 20 do 40 lat pozbawienia wolności. Z możliwością zwolnienia warunkowego po 20 latach. I rzeczywiście, Katie takie wnioski o zwolnienie warunkowe składała, przebywając w federalnym zakładzie karnym o minimalnym rygorze w Tallahassee na Florydzie. Między rokiem 2005 a 2018 złożyła kilka wniosków o możliwość zwolnienia warunkowego. Łącznie było ich chyba 8, i wszystkie zostały odrzucone ze względu na to, że stanowi potencjalne zagrożenie dla otoczenia i nie wykazuje żadnych wyrzutów sumienia, żadnej skruchy. Dopiero w 2018 roku rozpatrzono jej wniosek pozytywnie, ale na wolność wyszła dopiero 16 stycznia 2020 roku, mając 57 lat. Ponieważ rodziny ofiar odwołały się od wyroku przyznanego jej zwolnienia warunkowego, przedstawiając sądowi dowody i dokumenty na to, że Graham i Wood próbowały zabić co najmniej 10 osób. Jednak sędzia nie uchylił wyroku i z tego co wiem, Katie po wyjściu z więzienia zamieszkała z siostrą w Fort Mill w Karolinie Południowej. Przez jakiś czas będzie mieć coś w rodzaju kuratora, albo raczej miała. Bo w czerwcu 2021 roku ta kuratela miała się zakończyć. Detektywi po zwolnieniu Katie wyrażali obawę, że Katie może dalej zabijać. Starają się nagłaśniać sprawę jak tylko mogą, by każdy wiedział, że w ich sąsiedztwie może zamieszkać osoba, która brała udział po prostu w takich morderstwach. Podsumowując. Dużo osób poddaje wątpliwość wersję Katie, jakoby miała ona minimalny udział w zbrodniach. Szczerze mówiąc, ja też się skłaniam bardziej ku teorii, że miała swoje za uszami. Zwłaszcza, że wiele osób z jej otoczenia uważała ją za manipulantkę, która kłamie, by do pięć swego. Nie umniejszam tu oczywiście winy Gwen, bo jednak dopuściły się okrutnych czynów razem, nazywając się Aniołami miłosierdzia, co miało być przykrywką dla spełniania chorych fantazji. Ale jednak Gwen siedzi w więzieniu, a Katie hasa sobie po świecie i nie wiadomo, co jej się tam roi w głowie. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie, kto Waszym zdaniem tak naprawdę pełnił rolę mózgu w M-Game. Podzielcie się tym koniecznie w komentarzu, a jeśli się spodobało, to kliknijcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Napiszcie też o jakich jeszcze sprawach chcielibyście usłyszeć, na pewno wezmę je pod uwagę, a tymczasem dzięki i do następnego.